Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczniemy sobie taką miniserię, w której będę pokazywać podzespoły komputerowe kupione w okazyjnych cenach. Nie będę ograniczać się tylko do Elixa. Będę szukał również na Allegro, w licytacjach, na grupach facebookowych oraz na innych popularnych portalach aukcyjnych. Niestety ta seria nie będzie się ukazywać regularnie z tego względu, że na okazję trzeba niestety polować i z dnia na dzień nie da się znaleźć niczego sensownego. Ale jeśli już takie rzeczy znajdę, to w formie filmiku wrzucę kilka prezentacji takich 5-6 podzespołów komputerowych, tak jak to zrobię dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Pierwszym przedmiotem w naszym zestawieniu dzisiejszym będzie chłodzenie wieżowe firmy Silentium PC, a dokładnie Spartan Pro B. Chłodzenie zakupiłem za 20 zł z odbiorem osobistym w mojej okolicy. Chłodzenie zostałem wraz z oryginalnym kartonem oraz było kompletne, tak jak właśnie widzicie na załączonym filmie. Nad kolejnym podzespołem nie ma co się zbytnio rozwodzić. Są to zwykłe dwie kości RAMu DDR3, 4 GB każda. Za ten komplet w okolicy musiałem zapłacić 40 zł z odbiorem osobistym. Koło tego ogłoszenia nie mogłem przejść obojętnie. Płyta ASRock na sokot AM3+, plus oczywiście procesor. Tym procesorem jest AMD FX8320E, którego cena na Allegro na dzień dzisiejszy to 250 zł. Mówimy tutaj oczywiście o najniższej cenie. Za cały ten zestaw z kosztami wysyłki pobraniowej zapłaciłem 180 zł. Dobry zasilacz to podstawa. Ale jeszcze lepiej, gdy dobry zasilacz, markowy zasilacz, uda nam się kupić po okazyjnej cenie. Tego Silentium PC Vero L2 500W udało mi się kupić za 80 zł razem z kosztami wysyłki pobraniowej. W tym filmie nie mogło zabraknąć kart graficznych. Zaprezentowane tutaj karty graficzne, czyli GTX 780 Ti, Radeona HD 7870 oraz GT 645, zapłaciłem 50 zł razem z kosztami wysyłki. Karty kupione oczywiście w stanie nieznanym. Okazało się, że tylko GT 645 działa. Ale za bardzo nad tym nie rozpaczam, ponieważ chłodzenie GTX 780 Ti jest bardzo wydajne i przyda mi się do innych projektów. Tak oto prezentowały się okazje zakupione w tamtym tygodniu. Jeśli ktoś z Was chciałby odkupić te podzespoły komputerowe, piszcie śmiało w mailu. Ja tymczasem żegnam się z Wami, do następnego nagrania.